kolekcji Muzeum Radomskiego znajduje się blisko 50 prac olejnych naszego patrona, Jacka Malczewskiego. Poza tym w naszej kolekcji znajdują się również rysunki, kilkadziesiąt szkiców, jak również dwa szkicowniki z lat 70. XIX wieku oraz z początku XX wieku. Oczywiście w naszych zbiorach muzealnych znajduje się również potężne archiwum rodzinne, na które składa się korespondencja, fotografie związane nie tylko z osobą Jacka Malczewskiego, z jego bliskimi, ale również z jego synem Rafałem. Radomska kolekcja jest czwartą co do wielkości w kraju. Wyprzedzają nas Muzea Narodowe w Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. Impulsem do powstania tej wystawy była 90. rocznica śmierci naszego artysty Jacka Malczewskiego, która przypadła 8 października 2019 roku. Temat kobiety, przedstawienia postaci kobiecej, portretów kobiecych pokazywany jest przez nas pierwszy raz. Dotychczas artysta interpretowany był pokazywany przede wszystkim jako twórca związany z nurtem narodowym, patriotycznym, a także przede wszystkim oczywiście mitologicznym. W tym przypadku obraz kobiety w oczach artysty tworzony dokładnie przez pryzmat jego duszy, bo nie zapominajmy, że Jacek Malczewski, urodzony zresztą w Radomiu, był artystą, jednym z czołowych twórców epoki Młodej Polski, a jednocześnie najświetniejszym i najsłynniejszym twórcą symbolizmu w dziejach malarstwa polskiego. Stąd też takim świetnym nośnikiem i bardzo częstym zresztą w jego obrazach, nośnikiem treści symbolicznych, była właśnie postać kobieca. Na obrazach naszego artysty możemy zauważyć panie, które istniały faktycznie w rzeczywistości i to oczywiście ich wizerunki na fotografiach możecie Państwo zobaczyć na tej wystawie, ale również panie, które chociaż na chwilę zainspirowały naszego artysty do stworzenia znanych kompozycji symbolicznych, był to albo element nawet garderoby, czy też charakterystyczne rysy twarzy, które stwarzały już pole do wyobraźni. I Jacek Malczewski dzięki właśnie tym niewielkim jakby inspiracjom, impulsom potrafił stworzyć wielkopomne dzieła, które dzisiaj możemy podziwiać właśnie na tej wystawie czasowej. O ukochanej matce artysty niewiele niestety możemy powiedzieć. Wiadomo, że urodziła się w Warszawie w 1820 roku i co ciekawe, była córką małżeństwa, które w początkach XIX wieku musiało wzbudzać ogromne kontrowersje, ponieważ jej ojcem był szlachetnie urodzony Aleksander Korwin-Szymanowski, natomiast matką Józefa Bortnowska, która była panną pokojową w dworze Szymanowskich. Maria Szymanowska w 1849 roku wyszła za mąż za Juliana Malczewskiego już w Radomiu. Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci. Niestety dwóch ich synów zmarło w okresie dziecięcym. Stąd też Jacek, który był jedynym potomkiem płci męskiej, był ukochanym synem, a jednocześnie ukochanym bratem starszej siostry Bronisławy oraz młodszej Heleny. Zanim jednak przejdziemy do sióstr, chciałabym jeszcze kilka zdań dodać na temat matki artysty. Ponieważ pani Maria, niewiele jej indywidualnych wizerunków zachowało się do naszych czasów. Jeden znajduje się w zbiorach naszego Radomskiego Muzeum i został wykonany po śmierci matki rodzeństwa w 1905 roku. Natomiast wcześniejsza praca znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Artysta bardzo często, przedstawiając swoją matkę, przedstawiał ją w czarnej sukni i takimż właśnie czepku. Jacek od samego początku był ukochanym synem i bratem. Jego starsza siostra Bronisława przez lata właściwie stanowiła ogromne wsparcie psychiczne dla całej rodziny, dla wszystkich członków rodziny Malczewskich. Poza tym zresztą Michalina Janoszanka, jedna z pierwszych monografistek naszego artysty, wspominała, że Bronisława, jeśli chodzi o osobowość, charakter, sposób bycia, bardzo przypominała ciotkę rodzeństwa, czcigodną sługę Bożą, Wandę Malczewską, ze względu na swoją pracowitość, skromność, a także przede wszystkim głęboką wiarę. Bronisława przedstawiona była przeważnie przez artystę również w ciemnej sukni, podobnie jak jego
jak ukochana matka rodzeństwa. Natomiast młodsza siostra, Helena, młodsza od artysty o 6 lat, była dziewczynką oraz kobietą w późniejszych latach, bardziej muzykalną, weselszą, uzdolnioną właśnie artystycznie, przejawiającą również duże zainteresowanie sztuką, literaturą. I ona właściwie stanowiła tą weselszą jakby część rodziny naszego artysty. Pani profesor Teresa Grzybkowska wspomniała w jednej ze swoich monografii artysty, że pierwszym ideałem kobiecej urody Jacka Malczewskiego był właśnie typ urody kobiety XIX-wiecznej chłopki z podradomskiej wsi, czego możemy się oczywiście domyślać. Jacek Malczewski przez 4 lata przygotowywał się do krakowskiego gimnazjum właśnie w Wielgiem, w dworze swojego wuja Feliksa Karczewskiego i tam pod okiem Adolfa Tygasińskiego, znanego przyrodnika, humanisty oraz powstańca styczniowego, dzięki swojemu pedagogowi zapoznał się właśnie z kulturą podradomskiej wsi, z obyczajami, ze zwyczajami, które panowały wśród chłopstwa pod koniec XIX wieku. I należy również zaznaczyć, że wtedy narodziła się również miłość Jacka do tego podradomskiego krajobrazu, do tego płaskiego, rozległego pejzażu, a także, o czym pisał jego syn Rafał Malczewski we wspomnieniach po latach dotyczących ojca, Jacek wtedy zakochał się w polnych kwiatach oraz w owadach. Stąd też tak często na jego obrazach możemy zobaczyć pokłosie tych lat spędzonych Wielgiem. Tu warto również zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten obraz, że artysta wyjątkowo temat z natury błahy, kobietę, która zajmuje się oprawianiem drobiu, przedstawił w niezwykle monumentalnej wersji, w monumentalnym rozmiarze, który nijak ma się do tej sceny, która na pewno miała miejsce na co dzień, a przynajmniej w niedzielę pod krakowskich bądź jeszcze pod radomskich dworach. Jacek Malczewski, kiedy znalazł się w 1971 roku w Krakowie i kolejne lata spędził początkowo jako wolny słuchacz w Szkole Sztuk Pięknych, z czasem stając się jakby legalnym studentem w wyższej uczelni w Krakowie artystycznej, bardzo często również był w środowisku nie tylko arystokratycznym, do którego został wprowadzony również dzięki listom ukochanego ojca Juliana Malczewskiego, ale również jako młody chłopak, student uczelni artystycznej, przebywał również w towarzystwie pięknych kobiet, pięknych pań i między innymi aktorek scen krakowskich. Jedną z nich była znana wówczas Julianna Aleksandra Trapszo, zresztą matka znanej międzywojennej aktorki komediowej Mieczysławie Ćwiklińskiej i jej portret niezwykle elegancki, właściwie mający znamiona portretu reprezentacyjnego, możemy również zobaczyć na naszej ekspozycji, gdzie artysta podkreślił przede wszystkim wieczorową kreację, talię osy aktorki i przedstawił ją w takich delikatnych odcieniach musztardowo-oliwkowych tła, dodając taki mocny, kolorystyczny akcent czerwieni, dwóch czerwonych róż znajdujących się przypiętych do stójki tej eleganckiej sukni aktorki. Dodatkowo jeszcze klasę i pewnego rodzaju elegancję tego obrazu podkreśla również wyjątkowo wyrafinowany gest wciągania rękawiczek przez sportretowaną aktorkę. Kolejny portret, który zdecydowanie ma cechy portretu reprezentacyjnego, pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i przedstawia najprawdopodobniej panią Różę Zbranickich-Tarnowską, żonę Stanisława Tarnowskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawiciela Stronnictwa Konserwatywnego w Krakowie oraz współautora Teki Stańczyka. Pani Róża sportretowana została pięknej, czarnej, atłasowej sukni. Możemy również dostrzec elementy wskazujące na jej pozycję społeczną oraz materialną, czyli piękną biżuterię, prawdopodobnie diamentowy pierścionek na lewej ręce oraz złotą broszę z turkusem. Towarzyszy jej również piękny, bogaty, niezwykle barwny bukiet kwiatów w dalekowschodnim wazonie, a także ciężka, brązowa, najprawdopodobniej aksamitna kotara, która zamyka przestrzeń za plecami bohaterki. Zanim nasz artysta wiosną 1886 roku poznał na weselu swoich przyjaciół, swoją przyszłą małżonkę, pannę Marię z domu Gralewską, miał za sobą
nieudany związek, można powiedzieć, a właściwie zerwane z zaręczyny kilka lat wcześniej z ukochaną kuzynką Wandą Karczewską, dla której okazało się, że jest chłopcem chłystkiem, właściwie bez grosza, tak go określił właśnie ojciec Panny, a jednocześnie jego wuj Feliks Karczewski. Ten pierwszy młodzieńczy zawód spowodował, że Jacek troszeczkę się wycofał z tych relacji z kobietami, chociaż jak pisała o nim Olga Boznańska, znana polska malarka, kiedy Jacek przebywał w Monachium w połowie lat 80., czyli na chwilę przed poznaniem Panny Marii Gralewskiej, podobno bardzo podobał się kobietom w środowisku Polonii artystycznej w Monachium i prawdopodobnie krążyły plotki, że miał zostać nawet zięciem samego Józefa Branta, ponieważ malując portret jego ukochanej pasierbicy Panny Marii Pruszakówny, najprawdopodobniej również rozpoczął starania się o rękę dziewczyny. Nie wiadomo, co stanęło na drodze do szczęścia młodych i czy być może były to tylko same plotki, ale w każdym razie Jacek z Monachium powraca do Krakowa i tam właśnie zakochuje się w uroczej blondynce, niezwykle dystyngowanej i miłej, jak o niej pisał w liście do ukochanej matki Marii, pani Pannie Marii. Maria była córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego oraz Józefy z Janów. Wychowana w dobrobycie w mieszczańskim, krakowskim, poważanym zresztą domu, jej małżeństwo z artystą można było właściwie poczytać za swego rodzaju kaprys. W październiku 1887 roku młodzi stanęli przed ołtarzem w kościele mariackim. Jacka Malczewskiego do ołtarza poprowadziła sama księżna Marcelina Czartoryska, słynna pianistka, uczennica Fryderyka Chopina, która nad naszym Jackiem sprawowała wręcz matczyną opiekę w Krakowie. Warto podkreślić, że Maria Malczewska, w pierwszych latach ukochana małżonka naszego artysty, bardzo rzadko była portretowana przez artystę w kostiumie symbolicznym. Maria Malczewska była przede wszystkim żoną i matką dzieci artysty. Małżonkowie rok po ślubie doczekali się pierwszej córki, Julii. 4 lata później na świat przyszedł syn Rafał i było to ostatnie dziecko małżeństwa Malczewskich. Pierwsze lata, jak już wspomniałam, były bardzo szczęśliwe. Jacek prowadził, można powiedzieć, można tak nazwać, kronikę swojego życia rodzinnego w rysunkach, szkicach, obrazach olejnych. Przedstawiał swoją żonę zaczytaną, czy też na tle rozkwitających drzew wiosennych pąków, co można również interpretować, że był to bardzo szczęśliwy, rodzinny okres w życiu artysty i właśnie miłość i wiosna gościła w jego sercu. Niestety małżeństwo okazało się po kilku latach kompletnie niedobrane. Małżonków różniły przede wszystkim charaktery, podejście do życia, poszczególne idee i poglądy na świat, jakie wyznawali, a przede wszystkim pani Maria kompletnie nie interesowała się sztuką, twórczością swojego męża, czego Jacek Malczewski szczególnie potrzebował. W związku z tym może zwróćmy uwagę jeszcze na ten portret ze zbiorów Muzeum Bydgoskiego, który powstał już po latach i stanowi jakby rodzaj podsumowania tych chłodnych relacji, które przez ostatnie lata, zwłaszcza w XX wieku, łączyły małżonków. Jacek sportretował swoją żonę, panią Marię Malczewską, we własnej pracowni, we własnym atelier malarskim. Zastanawia sam sposób ujęcia jej twarzy. Proszę zwrócić uwagę, że Maria ma oczy zamknięte, jest pogrążona z jednej strony w myślach, a z drugiej strony możemy zinterpretować jej twarz, jej zasłonięte oczy również jako symbol braku zainteresowania twórczością małżonka. Wszystkie obrazy, które znajdują się w pracowni, są do niej odwrócone plecami, bądź też przysłonięte, nawet ten obraz znajdujący się na sztaludze jest przysłonięty szarym płótnem. Podobnie również jak okno, które jest symbolem otwarcia na świat, pewnego rodzaju ciekawości, jest również zasłonięte przed panią Marią. Natomiast stół, który znajduje się za jej postacią, za krzesłem, na którym siedzi, na jego blacie znajduje się lutnia, która jest symbolem miłości, poezji, a jak również kochanka. I w tym przypadku tę scenę możemy również interpretować, jak o niej pisała znana badaczka malarstwa Jacka Malczewskiego, pani Agnieszka Ławniczakowa, powołując się jeszcze na tę rękawicę rycerską opartą o lutnię, że był to prawdopodobnie ostatnie wyzwanie, jakie artysta złożył swojej małżonce po latach tego
niedobranego jednak małżeństwa. Była to jakby próba ponownego nawiązania kontaktu z nią, próba naprawienia tych błędów w ich związku i powtórnie zakochania się. Ukochana córka artysty, Julia, która przyszła na świat w październiku 1888 roku, odziedziczyła po ojcu nie tylko ogromne brązowe oczy, ale również osobowość. Bardzo wrażliwa dziewczynka, typ melancholijny, jak pisała Janoszanka, jej twarz świetnie nadawała się do tematów elegijnych, religijnych, które malował jej ojciec. Julka była bardzo delikatną osóbką, o delikatnym zdrowiu, nie tylko psychicznym, jak również fizycznym, bardzo często chorowała. I dziewczynka, która według matki była rozmarzona, była bujającą w obłokach, bardzo często właśnie przez swoją matkę była przywoływana jakby do porządku. Julia, podobnie również jak ojciec, zafascynowana była teatrem. Niestety te jej marzenia i pasje artystyczne nie mogły być spełnione, ponieważ w 1911 roku wyszła za mąż za Feliksa Meissnera, bogatego posiadacza ziemskiego, właściciela dworu w Harzewicach, w którym właśnie Julia zamieszkała po ślubie. Za tą decyzją małżeństwa stała pani Maria Malczewska, która to właśnie zdecydowała, że jej córka wyjdzie za mąż nie z miłości, ale za mężczyznę majętnego, który będzie potrafił zapewnić jej dobrobyt materialny, jej bliskim, jej rodzinie, przyszłym dzieciom, których małżonkowie doczekali się dwoje. I tu warto podkreślić, że Julia swoim ukochanym dzieciom, córce oraz synowi, nadała imiona również po ojcu, jakby podkreślając tę bliskość, tę silną relację, jaka łączyła ją z własnym ojcem. Jej dzieci nosiły imiona po dziadku: Józefa Jacenta oraz Bartłomiej Jacek. Natomiast pani Maria, decydując się jakby na wydanie córki za mężczyznę bogatego, tym samym jednocześnie zapewniła sobie na ostatnie lata pewnego rodzaju azyl, ponieważ również po śmierci męża w 29 roku zamieszkała właśnie na terenie posiadłości, na terenie majątku Meissnerów u swojej córki oraz zięcia, który, warto wspomnieć, był starszy od Julii o przeszło 30 lat. Michalina Janoszanka była jedną z ulubionych modelek po odejściu pani Marii Balowej. Sama artystka, malarka, pisarka, związana z tematyką bardziej w malarstwie kościelną, od najmłodszych lat była częstym gościem w Domu Państwa Malczewskich w Krakowie na Zwierzyńcu i właściwie od małego obserwowała rozwój talentu i pracy twórczej ukochanego artysty, którego zresztą uważała za geniusza malarskiego. Sama Janoszanka natomiast była postrzegana przez artystę, cytując słowa jej samej, jako czysta Grecja. Prawdopodobnie artysta widział w jej fizjonomii, w jej twarzy, w jej greckim nosie wyrastającym prosto z czoła elementy, które upodabniały ją do słynnych greckich marmurów, do greckich rzeźb antycznych. W związku z tym prawdopodobnie stąd ten portret Janoszanki jako kobiety na tle gaju, który artysta za pomocą światłocienia, światła padającego z góry, potrafił oddać posągowość, kształt kobiecego ciała. Proszę zwrócić uwagę, że postacie kobiece z dojrzałego okresu malarstwa malczewskiego mają niezwykłą muskulaturę. Można powiedzieć, jak pisał Adam Heidel, że wywodzą się z rasy kobiet olbrzymek. Zresztą Heidel przyrównywał postacie kobiece w obrazach malczewskiego do kobiet malowanych przez Michała Anioła. Podkreślał pewnego rodzaju maskulinizację, czyli te męskie rysy, męskie cechy, które widzimy, jeśli chodzi o ujęcie twarzy, o rysy twarzy, modyfikowane przez artystę w ten sposób, że te kobiety przypominały bardziej urodę diaboliczną. Można w nich odnaleźć cechy kobiet zdecydowanie bardziej męskich, o rysach konkretnych, bardziej dosadnych, ostrych. I podobnie jak ręce, zwłaszcza w tym przypadku, kiedy patrzymy na Janoszankę, na jej pięknie kształtowane ciało za pomocą światła i cienia, na jej pewnego rodzaju posągowość, widzimy tę pełną pełnoplastyczność, pewnego rodzaju rzeźbiarskość ciała i formy.
Na ekspozycji Moja dusza po raz pierwszy od lat 20., a dokładnie od słynnej wystawy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu, która upamiętniała 50-lecie pracy twórczej Jacka Malczewskiego, po raz pierwszy pokazujemy w całości tryptyk Kobieta, który powstał w 1918 roku. Trzy różne modelki, które utożsamiać możemy z harpią czy z chimerą, z postacią wywodzącą się z panteonu antycznych bóstw, antycznej mitologii. Potężne skrzydła wyrastające z pleców kobiety, a także potężne szpony, którymi zakończone są ptasie stopy, oparte jakby o dolną krawędź obrazu, każdego z tych trzech, sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z trójwymiarową przestrzenią, z trójwymiarowym płótnem, postacią niezwykle rzeźbiarską, pełnoplastyczną, która wychodzi z ram wprost do widza i niemal nie mieści się w kadrze każdego z obrazów. Jeśli chodzi o interpretację tego tryptyku, niezwykłego zresztą, możemy z jednej strony zanalizować bardziej pod kątem prywatnym, intymnym, kiedy widzimy tryptyk jakby ilustruje miłość mężczyzny, pełną pasji, oddania, a jednocześnie tragizmu do ukochanego ideału kobiety, do ukochanej pani, która w pierwszej części tryptyku znajduje się w momencie jakby wyczekiwania, znajduje się pod kwitnącą akacją, która jest symbolem rozkwitającej miłości, dokładnie pod burzowym niebem. W części środkowej, intermezzo, która pochodzi ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, widzimy samego artystę, którego możemy identyfikować z każdym właściwie mężczyzną, który przybliża się do swojej wybranki serca, która zresztą w lewej ręce trzyma rumianek, symbol zmartwychwstania. Podobnie zaś w ostatniej części, w finale, części, która znajduje się w zbiorach prywatnych, tak jak preludium, pierwsza część tryptyku, widzimy tragiczny finał tej historii miłosnej, mianowicie postać kobieca, u boku której znajduje się już martwe ciało mężczyzny, który swoje życie złożył w ofierze miłości, piękna, urody ukochanej kobiety, która wyrwała potężnymi szponami serce z piersi nieżywego już mężczyzny. Jeśli chodzi o drugi sposób interpretacji, bardziej ideowy, bardziej narodowy, bardziej patriotyczny, ten cały trzyczęściowy cykl możemy rozpatrywać jako ilustrację Polski pod zaborami, zniewolonej przez 123 lata przez trzech zaborców, kiedy powstańcy, kiedy całe społeczeństwo polskie w XIX wieku ma nadzieję na uwolnienie, ma nadzieję na odrodzenie i zmartwychwstanie, podobnie jak właśnie symbol kwiatu, rumianek, trzymany w ręce przez chimerę i tragiczny finał, podobnie jak w poprzedniej analizie, śmierć wielu mężczyzn, wielu Polaków, którzy oddali swoje życie w ramach odkupienia wolności, niepodległości ojczyzny. Maria Sozańska była jedną również z ulubionych modelek podejściu pani Marii Balowej i obok Michaliny Janoszanki bardzo często pozowała naszemu artyście, a przynajmniej jej rysy zainspirowały artystę do namalowania tak znanych prac mitologicznych jak Pythia, Nike czy traktujących, odnoszących się właściwie do odzyskania przez Polskę niepodległości do Polonii. Przystojna brunetka o dosyć wydatnym orlim nosie, dużych oczach i charakterystycznych ustach. Jej twarz możemy rozpoznać na wielu pracach powstałych w drugiej połowie, drugiej dekady XX wieku. Nieznane melodie. Portret aktorki występującej pod pseudonimem Maria Zawiejska, a właściwie była to Laura Pytlińska, najmłodsza córka Marii Konopnickiej. Niezwykle intrygująca praca, która w warstwie malarskiej bardziej przypomina płótna słynnej polskiej artystki Olgi Poznańskiej. Jadwiga Maria z Brunickich-Balowa, która używała imienia Kinga i właściwie tym imieniem, a nawet jego zdrobnieniem Kinia, podpisywała się w listach do ukochanego Jacka. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Jacek poznał swoją ukochaną muzę. Prawdopodobnie stało się to około 1900 roku. Jego małżeństwo z Marią Malczewską nie było niestety udane. Artysta
naturalny sposób znalazł w końcu wielką admiratorkę swojej twórczości, inspirującą muzę, jednocześnie harpię czy chimerę zatruwającą wodę życia w studni. Znalazł w końcu kobietę, która nie tylko była piękną, inteligentną, bywałą w świecie osobą, ale również młodsza o 25 lat od artysty, dawała mu inspirację, otuchę i przede wszystkim wspierała go w wyborach jego artystycznych czy w wyborach dotyczących kształtu jego twórczości. Pojawienie się Marii Balowej w życiu artysty spowodowało ogromne zmiany, nie tylko w kwestii prywatnej, ale również przede wszystkim zawodowej. W malarstwie artysty pojawiło się dużo więcej kolorów, dużo więcej światła, dużo więcej pastelowych barw. Kompozycje zostały urozmaicone, pojawiło się dużo więcej również postaci mitologicznych, pomimo tego, że pojawiały się one już wcześniej z końcem XIX wieku w twórczości naszego artysty. Maria Balowa otworzyła przed nim świat, który wydawał się już zamknięty przed oczami artysty. Była impulsem do powstania wielu obrazów, na których jej twarz przedstawiana jest jako Eloe, Elenai, a nawet ukojenie, czyli odwzorowanie bóstwa śmierci Thanatosa. I właściwie jej postać chyba nadała cechy jednemu z piękniejszych przedstawień śmierci, nie tylko w twórczości Jacka Malczewskiego, ale również w sztuce, w malarstwie polskim. Przepiękny anioł o pastelowych skrzydłach, który z niezwykłą miłością i łagodnością przymyka oczy starszemu mężczyźnie, który dotarł już do kresu swej ziemskiej pielgrzymki. Około 1919 roku przecięły się po raz kolejny drogi i losy rodzeństwa Malczewskich. Jacek, którego perturbacje miłosne, ta nielegalna miłość, jak ładnie określiła to uczucie pani Agnieszka Ławniczakowa, które żywił do Marii Balowej, a które on sam w listach do żony, prosząc ją o wybaczenie, nazywał obłąkaniem artysty, sprawiły, że Jacek musiał zacząć wszystko jakby na nowo, nie tylko w warstwie malarskiej, artystycznej, ale również prywatnej. Szukając przebaczenia u żony, jego losy na nowo złączyły się z losami jego ukochanych sióstr. Około 1919 roku obydwie siostry artysty, Bronisława oraz owdowiała kilkanaście lat wcześniej Helena, zamieszkały w trzech pokojach w dworze w Lusławicach. Wynajęły te pokoje od rodziny lwowskiego adwokata Adolfa Weichingera i tam właśnie bardzo częstym gościem ukochanych sióstr był Jacek Malczewski. Spędzając tam miesiące letnie, aż do wczesnej jesieni, malował w drewnianej pracowni portrety najbliższych, a także pejzaże lusławickie oraz Skarzewic, w których zamieszkiwała jego ukochana córka. Warto zwrócić uwagę, że te portrety z ostatnich lat życia Jacka Malczewskiego zatraciły swoją tak zwaną chłodną wyniosłość, o której wspominał swego czasu Leon Piniński. Widzimy to przede wszystkim na przykładzie portretów sióstr, ukochanej Bronisławy, starszej siostry, oraz młodszej Heleny, za której plecami znajduje się fortepian, który odnosi się do jej fascynacji i talentu muzycznego. Zatruta studnia z autoportretem powstała w 1916 roku, należy do jednych z najbardziej sztandarowych kreacji malarskich artysty, na których on sam przedstawiony został w charakterystycznym geście, monumentalnym, majestatycznym, wsparty prawą ręką obok, w kamizelce, czyli ulubionym elemencie garderoby. Zwróćmy uwagę, jak czujnie mierzy artysta oglądającego obraz, jego autoportret. Otaczają go z dwóch stron potężne kobiece akty, potężne kobiece ciała strażniczek zatrutej studni, które ledwo mieszczą się w kadrze, właściwie zostały ucięte niczym w fotograficznym kadrze. Przypadkowa migawka. Nasz artysta w lewej ręce trzyma szklankę z wodą, która najprawdopodobniej została zaczerpnięta ze źródła, dokładniej z zatrutej studni. Autoportret Życie i śmierć z 1916 roku przedstawia nam podobiznę samego artysty, który znajduje się pomiędzy
pokusami życia doczesnego, które uosabiane są przez nagą, atrakcyjną postać kobiecą, która jakby ściąga go w swoją stronę, i przeciwstawiony jej po drugiej stronie artysty, po jego prawej, postać kościotrupa, która w dosyć nonszalancki sposób oparła swoją dłoń na lewym ramieniu artysty. Wyjątkowe przedstawienie śmierci, jeśli chodzi o artystyczne emploi Malczewskiego. Postać kościotrupa utożsamiana od wieków średnich z postacią, z tą symboliczną postacią śmierci średniowiecznego żniwiarza, która przychodzi na ziemski padł, by zabrać kolejne życie. Pokazany jest artysta rozrywany jakby pomiędzy dwiema rzeczywistościami, pomiędzy śmiercią a życiem. W tle mający rozszalały korowód postaci symbolicznych, tańczących przed domem, przed dworem wielkim, czyli tym najukochańszym wspomnieniem bezpiecznego, beztroskiego dzieciństwa.